miejsce z tancerza z naszej gminy, czyli talent najwyższej klasy. Zlot miłośników lodowatej wody w Dobrodzieniu oraz walentynki, czyli ile miłości mieści nasza gmina. Dzień dobry. Koniec lutego, pora zatem sprawdzić, co działo się w naszej gminie w mijającym miesiącu. Zapraszam. W Dobrodzieniu nie brakuje talentów, także tych tanecznych. A ponieważ taniec to dyscyplina wymagająca ogromnej pracy i wysiłku, tym bardziej gratulujemy Marcinowi Karpińskiemu, który niedawno zdobył najwyższą klasę taneczną w tańcu towarzyskim. Marcin rozpoczął swoją przygodę z tańcem dzięki rodzicom, ponieważ to oni zaprowadzili go na pierwszy trening. A że Marcin zawsze gdzieś był takim dzieckiem bardzo ruchliwym, gdziekolwiek żeśmy byli i słyszał muzykę, to zaraz gdzieś tam te ruchy już miał od małych lat. No i dlatego właśnie stwierdziłam, że może ten Marcin będzie tańczył. Wtedy jednak w ogóle go to nie interesowało. Bakcyla złapał dopiero z czasem. W tańcu urzekło mnie to, że można poruszać się w ogóle w inny sposób, wyrazić siebie w inny sposób. Marcin i Patrycja są parą taneczną od 4 lat. Preferują tańce standardowe takie jak waltz, foxtrot, tango czy quickstep. Do mistrzostwa doszli wspólnie. Pracy na pewno mnóstwo. Trzeba przejść przy poszczególne klasy. Ja zaczynałam od E. Z Marcinem zbiliśmy się w D. I potem wspólnie do C, B, A, no i na szczęście do S. Niemniej wsparcie rodziców zawsze było i jest niezmiernie cenne. Gro czasu poświęcaliśmy na dojazdy, spędzaliśmy wspólnie oczywiście ten czas. No nie była to tylko sama jazda, ale też rozmowy i ten kontakt z synem był bardzo bliski przez wiele, wiele godzin. Kibicują im także przyjaciele. Ja go podziwiam strasznie, ponieważ wiem, jak ciężko się jest zmotywować do nauki. A tym bardziej on to musi robić po ciężkich zajęciach, tak po ciężkich treningach. Dla mnie Marcin jest takim niesamowitym przykładem wytrwałości, dążenia do celu. Jednak tylko dzięki swojej determinacji para wytańczyła sobie mistrzostwo. Myślę, że przede wszystkim są to ciężkie treningi, godziny spędzone na sali. Po szkole oczywiście pierwszą rzeczą, którą robiłem, to był trening. I właściwie nieprzerwanie od ponad 10 lat już... Jeżdżę kilka razy w tygodniu na te treningi, teraz już praktycznie na tym poziomie codziennie. Do wszystkiego można dojść, tylko ciężką pracą. A my życzymy im niesłabnącej wytrwałości i kolejnych tanecznych sukcesów. Luty to miesiąc jak najbardziej sprzyjający morsowaniu. W Dobrodzieniu odbył się zlot morsów opolszczyzny. Nie mogło nas tam zabraknąć z kamerą. Niestraszny im chłód i zimna woda. Ostatnią sobotę lutego do Dobrodzienia zjechały morsy z całej Opolszczyzny i nie tylko. Zjeżdżają się morsy z całej południowej Polski i no już nawet nie mamy miejsca na przyjęcia następnych. Ale dla wszystkich przybyłych miejsce się znalazło. Amatorzy zimnych kąpieli spod miejskiego basenu na ten właściwy basen, skuty lodem, dotarli barwnym korowodem, w którym nie zabrakło ciekawych przebrań. Neptun jako król mórz. Od początku, od pierwszego zlotu zawsze jestem tym Neptunem, tak już zostało. Prowadzę ten orszak. Dobry humor, te endorfiny, które się wyzwalają w trakcie kąpieli, powodują, że człowiek tak się właśnie wygłupia. Przed wejściem do wody ważna jest rozgrzewka, zaś po wyjściu trzeba się ogrzać. Najlepiej przy ognisku. W tej zabawie oprócz dobrego humoru ważne jest zdrowie, bo zimna kąpiel leczy wiele schorzeń i hartuje. Sprawy reumatologiczne, ortopedyczne, no i harducha, nie choruje się za dużo, to jest najważniejsze. Człowiek jest zdrowszy, nie ma tego reumatyzmu choćby nawet przez zimę, no i tyle. A na emeryturze, no trzeba się jakoś hartować, żeby nie chorować, o! Nie choruję. Od 4 lat, odkąd zacząłem morsować, właściwie już po roku się nabyłem takiej odporności, że żona jak gdyby przechodzi o wiele gorzej grypę. Ja troszeczkę pokicham, troszeczkę posmarkam, ale na drugi dzień już jestem zdrowy, także. Także na pewno warto. A morsować można już od najmłodszych lat. 4 lata wchodzimy, 5 sezon, a Emily w tamtym roku wchodziła pierwszy raz, czyli jak miała 5 lat. A co czujesz, jak wchodzisz do tej wody? Zimna. Tak po prostu? Szczypie w nogi, tak? Najdłużej w zimnej wodzie, bo ponad 20 minut, wytrzymał pan Aleksander z Kluczborga. Teraz jest takie uczucie, jak gdyby... No zastanawiam się, czy mam slipki, nie? Ja ich nie czuję teraz w tym momencie. W ogóle no jest zmarznięte ciało jest ogólnie, ale nie odczuwa się jakiegoś specjalnego chłodu.
Zlot morsów w Dobrocieniu odbył się już po raz czwarty i wzięło w nim udział 140 miłośników lodowatych kąpieli. Wszyscy zakochani obchodzili niedawno swoje święto. Mieszkańców Dobrodzienia zapytaliśmy, czym według nich jest miłość. Zobaczcie sami, co powiedzieli. Miłość to jest dar Boga. Wielkim przeżyciem. Bez tego nie można żyć. Uśmiech, pomoc przy wszystkim. To jest nasza miłość. Miłość no to jest raczej takie coś poważnego. Nie taka przelotna, tylko takie coś poważnego. Poważne uczucie. Okazywanie, dawanie z siebie oczywiście przede wszystkim, ale również otrzymywanie od drugiej osoby czegoś dobrego. A czym dla Pana jest miłość? Ja wie Pan co, jestem 28 lat po rozwodzie, to może Pani sobie wyobrazić. No różnie, no, są różne tam sytuacje życiowe i tak dalej, także i no wspieramy się przede wszystkim, nie? Kochamy, nie, Januszku? Tak. Miłość to jest przede wszystkim decyzja. Ja się decyduję kochać moją żonę. Kocham ją za to, jaka jest, pomimo tego, jaka jest. I ona też... też miłość to dla mnie też wybaczenie jakichś tam pewnych rzeczy, kiedy przez okres dotarcia się musimy się poznać i też wiele nieprzyjemnych rzeczy musimy przejść, to każdy z nas. Ale idziemy, kroczymy dalej, wybaczamy sobie i zapominamy o tym i idziemy dalej, nie? W Święto Zakochanych sprawdziliśmy także, jak mieszkańcy Dobrodzienia spędzają walentynki. Na łóżku. Bo jestem sama i śpię, jak suseł. Jesteśmy sami wieczorem, dzieci idą gdzieś do znajomych. Mam córkę, która już jest dorosła. Wspólny wieczór w restauracji. Z rodziną całą. Tak gdzieś przy lampce wina siąść z przyjemnym panem. Jakby była jakaś niespodzianka taka naprawdę ciekawa, to bym się bardzo cieszyła. Gdzieś wyjść na jakąś zabawę, ale to w tej chwili to jest post, tak nie wypada, prawda? Oczywiście kolacja, kwiaty. Świeczki. Rodzina jest za granicą, także bezpośredniego kontaktu nie mam. Żeby komuś się bał, żeby pani prezent złożyć. Wymarzone walentynki są zawsze z drugą osobą. I nie trzeba nic więcej, obojętnie co by było, byleby była ta druga osoba. Przekonaliśmy się, że w Dobrodzieniu nie brakuje miłości i ludzi, dla których jest to wielkie uczucie. W tym wydaniu wiadomości Dobrodzień TV to wszystko. Pamiętajcie, aby obejrzeć nasz kolejny serwis, który pojawi się w ostatni weekend marca. Do zobaczenia.